Witam wszystkich z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o rozegraniu overbalance na GBP USD. Rozegraniu nie tylko overbalansu, ale też plus piramidowanie. Tutaj, przy okazji live'a z wczoraj, czyli czwartek godzina 20, otworzyłem pozycję short. Pierwsza pozycja, druga pozycja. Została otwarta w nocy. Trzecia pozycja nad ranem, czwarta pozycja tutaj, piąta pozycja tu, szósta, siódma, ósma. Jeszcze czeka na otwarcie. Tutaj na nowych minimach jest target tych wszystkich pozycji z piramidy. Obecnie od pierwszej pozycji mamy tutaj 85 pipsów, tutaj mamy 105. Maksymalnie cena spadła od momentu otwarcia. Dlaczego w ogóle wchodziłem tutaj w shorty? To jest proste wytłumaczenie tutaj mamy strzał podażowy. Także cena po prostu doleciała do tego momentu i zarogowała. Plus jeszcze mieliśmy taką kulminację, ponieważ tutaj było overbalance, krawędź overbalansu. Cena wychodzi, jeśli wchodzilibyśmy w shorty na krawędzi, no to stop loss czasowy przetrwałby Natomiast tutaj stop loss na sztywno, 1 trzecia wielkości, no zauważcie, zostałby wybity. Także tutaj dlatego stosuję stop loss czasowy. Daje po prostu określony czas na wyjście i na powrót znowu w rejony overbalansu. Kolejnym rynkiem, gdzie wchodziłem w pozycję short jest autoSD. Tutaj widoczny na wykresie godzinowym H1, też pierwsza pozycja short, druga, trzecia pozycja short, no i target na nowych minimach. Także czekam jeszcze na wejście czwartego shorta, piątego, szóstego i siódmego shorta. Co do prowadzenia pozycji, no to ta pozycja, kiedy cena tutaj dojdzie do niej, od razu wyleci, dostanie stop loss na cenie wejścia. Co do powodów wejścia, to również tutaj był strzał podażowy. Stąd wcześniej cena z... bardzo mocno zaczęła spadać. No i też nie ukrywam, że mieliśmy tutaj overbalance. Dokładnie chodzi o krawędź tutaj na tym poziomie. Czyli w okolicach 0,7770. Także reakcja na krawędź. Pierwsza momentalny spadek, druga wyjście, ale od razu powrót. Tu akurat stop loss czasowy nie byłby tak potrzebny, ponieważ sztywny też tutaj wytrzymuje. I zauważcie, jedna trzecia, także stop loss klasyczny jest tutaj. Natomiast mamy tutaj overbalance plus jeszcze właśnie to spiramidowanie tych pozycji. Także trzeba odpowiednio prowadzić te pozycje. Jeśli cena wróci, no to absolutnie. Z tego shorta musimy wyjść. To tyle w sumie, jeśli chodzi o te dwie pozycje rozegrane. Jest jeszcze pozycja long na ropie WTI i też ponowiony short na zdaku 100. Ale o tym będzie przy okazji live tradingów. Live trading tych sesji, które odbywają się w poniedziałek i czwartek. W czwartek, wczoraj. Był live trading o 20, także teraz będzie live trading w poniedziałek o godzinie 20. I link do tego live tradingu znajdziecie w opisie do tego nagrania. Jako, że pokazuję tutaj piramidowanie, to uważajcie na prowadzenie pozycji, żeby nie wpaść w grid strat. W grid wpadało wiele osób zerując konta, natomiast w piramidowaniu absolutnie trzeba unikać gridu, i przestrzegać go. Gridowanie to uśrednianie pozycji stratnych i posiadanie więcej jak trzech lub więcej pozycji na stracie. Także trzeba po prostu wychodzić z tych pozycji, kiedy cena wraca. Nie trzymać ich w nadziei, ponieważ tutaj, jeśli cena pójdzie w górę, no to mamy typowe gridowanie. Jaka różnica jest. Zauważcie w tym, jeśli otworzymy pozycję w sposób piramidowania zysków, a później przetrzymamy tę pozycję, kiedy cena idzie przeciwko nam, to tak samo jakbyśmy tutaj otworzyli shorta i uśredniali sobie te pozycje short, kiedy cena rośnie w górę. Mając te otwarte shorty, chodzi o to, że tutaj mamy aktualnie 5 pozycji short. Cena średnia jest tutaj, czyli tu są minusy, tu jesteśmy na plusie. W pewnym momencie przechodzimy na minusy. Także uważajcie, właśnie przy prowadzeniu pozycji. Właśnie przy okazji live tradingu, który odbędzie się w poniedziałek, będzie tutaj zwrócona uwaga głównie na ten aspekt prowadzenia pozycji. Także poniedziałek. Jak zawsze o godzinie 20.00. No i link znajdziecie w opisie do tego nagrania. Teraz już pozdrawiam, życzę zysków i jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.